zacznijmy może od tempa. Ważne jest tempo dla Ciebie? No, bardzo szybkie tempo życia prowadzę od dłuższego czasu. Spowodowało ono właśnie, że pojawiła się inspiracja taka, która zaowocowała moim albumem pod takim właśnie tytułem Tempo. To jest improwizacja, to jest całkowicie improwizowana płyta. Właśnie rozmawialiśmy całkiem niedawno z Krzysztofem Herdzinem, który popełnił też płytę improwizowaną i po ciemku nagrywał jakiś materiał. Wy też po ciemku w studiu? My nie po ciemku, z otwartymi oczyma, ale dużo właśnie, tak jak powiedziałeś, było tam elementów improwizowanych, ale nie tak w 100%, bo były właśnie takie odnośniki właśnie tempa, między innymi, które były dla nas takim, można powiedzieć, tematem do odbicia, ale zależało mi strasznie na tym, żeby wykorzystać potencjał, który drzemie w moich wspaniałych kolegach, których zaprosiłem do nagrania tej płyty i sprowokować ich właśnie do tego improwizowania w studio, żeby powstało coś szczególnego. No a skład całkiem zacny. Jak się udało pozbierać tych zajętych facetów? To są koledzy, tak jak powiedziałem, można powiedzieć nawet przyjaciele, a nie koledzy, z którymi gram od zawsze, odkąd pamiętam. Z Robertem Kubiszynem znamy się tak samo długo jak z Piotrem Wyleżołem, z Apostolisem Antymasą gramy od prawie 20 lat ze sobą. Wtedy się Kuba Więcek urodził. Właśnie. I wtedy urodził się Kuba Więcek, który dołączył. Kubusia poznałem 3 lata temu podczas otwarcia chyba klubu 12-14 i tak mi spasowało w ogóle jego podejście do muzyki, że no, że jest na tym albumie właśnie on też, wśród tych starszych, można powiedzieć, kolegów, jako taki młodziaszek, ale bardzo dużo wnosi. Artyści często zadają sobie bardzo dużo trudu, żeby ponazywać swoje utwory. Ty ponumerowałeś, to znaczy pooznaczałeś tempa tych utworów. Tak, nie miałem jakiegoś pomysłu na konkretne tytuły. Pojawiła się koncepcja tytułu płyty. Tak to było dla mnie bardzo spójne, że postanowiłem właśnie użyć określeń dotyczących właśnie beat per minute, czyli tempa, które się tak określa. No i tak wyszło i tak powstało. Teraz myślę bardzo poważnie nad następną płytą i właśnie nad tytułami. Żeby były jakieś... Już mam tytuł, już wiem, jak będzie się nazywała płyta, natomiast nie wiem jeszcze, jak będą się nazywały utwory, a też chciałbym zachować właśnie taką linię i też chciałbym, żeby były bardzo improwizowane i żeby to była muzyka otwarta. Ale ty zostałeś nominowany za tę płytę do Fryderyka chwilę temu, a z tego, co wiem, przed chwilą się chwaliłeś, w dniu rozdania Fryderyków wychodzicie ze studia, nagrywając materiał na kolejną płytę. Zgadza się. Jak trafi się Fryderyk i dobrze się wszystko poskłada, to wy tę płytę wydacie za jakieś 3 lata mniej więcej. Czy wydamy ją za 3 lata, to nie. Plan jest taki, żeby pojawiła się na koniec roku lub może ewentualnie początek przyszłego. Wytwórnia płytowa Fortune, która wydała moją pierwszą płytę, która została nominowana, zauważyła właśnie to w taki sposób, że zdecydowała się zaufać mi po raz drugi i wydać moją drugą płytę. Sama nominacja już ożywiła bardzo wszystko, co dzieje się wokół płyty Tempo. Na pewno będę chciał tą płytę jeszcze cały czas grać, ale chcę też być już gotowy, żeby iść dalej, bo można powiedzieć po 20 ponad latach pracy jako sideman z różnymi muzykami teraz poczułem wenę twórczą i nie chcę nic innego robić, tylko chcę nagrywać swoją muzykę, bo najbardziej mi to odpowiada. Oczywiście gram z innymi muzykami nadal, no ale tak jak powiedziałem, no poczułem wenę twórczą i chcę prowadzić swój zespół, nagrywać swoją muzykę i jak jest taka możliwość i są chętni, którzy chcą tą muzykę wydawać, no to idę za ciosem. Okay. Dużo koncertujesz? Ostatnimi czasy troszeczkę mniej, z tego względu, że no niestety muzycy, z którymi bardzo dużo grałem, no nie są już między nami. Tomasz Szukalski, Jarosław Śmietana, Janusz Muniak, koledzy, którzy odeszli, to była bardzo duża część mojej pracy. Ja bardzo dużo z nimi grałem i od momentu, kiedy przestałem z nimi grać, przestałem troszeczkę współpracować tak intensywnie z Nigelem Kennedym, postanowiłem się skoncentrować właśnie na prowadzeniu swojego zespołu, na zrobieniu muzyki, więc troszeczkę mniej grałem, ale zamierzam to teraz właśnie zmienić z powodu tych dwóch płyt. Czy jest jakaś trasa, czy jeździsz, prezentujesz tę muzykę na żywo podczas koncertów, czy robisz coś, żeby jak najwięcej ludzi poznało twoją muzykę w wersji live, bo kupić płytę to jedno, a zobaczyć jak ten materiał się rozwija z każdym kolejnym koncertem, to jest zupełnie inna kwestia. Dokładnie tak i w szczególności taki materiał, który na każdym koncercie jest zagrany inaczej. Jest to dla mnie nowa rzecz, prowadzenie zespołu, organizowanie koncertów, nie czekanie tylko na terminy, które wpadają ze strony jakiegoś innego lidera, z którym grywałem, tylko sam muszę to
to ogarnąć. I jest to, no jak wiecie, niełatwa sprawa, ale bardzo mi się podoba to, że trzeba pracować i pracuję i robię wszystko w tym kierunku, żeby jak najwięcej grać tych koncertów. W lipcu mamy grać na takim dosyć dużym showcase, który prawdopodobnie w Żorach, który zaowocuje koncertami w Azji. I praca trwa. Nie mam jakiejś jeszcze, że tak powiem, zabukowanej trasy koncertowej na najbliższe miesiące, którą mógłbym już, że tak powiem, anonsować, ale jest to, można powiedzieć, work in progress. Także na pewno w tym roku będzie można nas usłyszeć na żywo. Trzymamy kciuki za twoją pierwszą płytę i nominację do Fryderyka, żeby ta nagroda trafiła w twoje ręce. Super, bardzo dziękuję. Trzymamy kciuki za następną płytę, za owocną sesję nagraniową, żebyście się z sesji nie spóźnili na nagrody Fryderyka. No właśnie, gala jest 24, to jest ten sam dzień, kiedy nagrywam drugi dzień sesji na swoją drugą płytę, no i Kuba musi być wcześniej, że tak powiem, już w miejscu, w którym będzie się odbywać gala. Ja mam nadzieję, że zdążę, aczkolwiek wiem, że najważniejsza dla mnie jest płyta, muzyka. I jeśli nie zdążę na galę, to poproszę Kubę, żeby odebrał. Krzysztof Dziedzic. Bardzo dziękuję. We'll be right back.